Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Czekam na pomocnika do wymiany kół. W międzyczasie sobie podłączyłem Mazdę do ładowarki. Dawno nie była ładowana. No i wyciągnąłem koła. Przypominam, że są to Dębice. Przejechały już 2 sezony. Zaczynają 3 sezon. Sprawdźmy, jaka jest wysokość bieżnika. Mazda robi 10 tysięcy km rocznie przez pół zimówki, czyli 5 razy 2. Czyli zrobiły około 10 tysięcy km. No to popatrzmy na wysokość bieżnika po 10 tysiącach. Jakieś 8 mm i tutaj. To samo. Sprzęt przygotowałem, czyli podnośnik, klucz udarowy, no i oczywiście klucz dynamometryczny. Natomiast do Hondy, przypomnę, ci co śledzą kanał wiedzą, ale być może są nowi widzowie, wpadną opony produkcji chińskiej. Good Ride'y, kupione w tym roku, ale są zeszłoroczne. 2023, nówka sztuka, komplecik 18 za 1000 zł. Prawie tyle co jedna premium. Już nie pamiętam, jaka to była wysokość nówki sztuki, ale jakoś mało, czyli Dębica po 10 tysiącach ma 8 mm, a tutaj nóweczka i mamy 7 mm z hakiem. I pewnie jakieś 7,5 mm ma nowa guma. Zupę Snow Z507. Ależ emocje. Naprawdę czekam, jak to będzie jeździło. No to zakładamy pierwszą chińszczyznę.
No dobrze, moi drodzy, koła dokręcone, ciśnienie dobite, w CRV-ce 2-3 tył, 2-3 przód, a w Maździe 2-3 przód, natomiast tył 2-1. Dzięki, trzymajcie się.